Cisza i tęsknota za bezkresem są treścią obrazów kolejnego etapu twórczości Anny Sprynger. Sprawiła to ciągła obecność morza w jej życiu i oczach, gdy stale niemal pół roku spędza na zmianę z Warszawą w Sopocie. Tu też, zapewne zapatrzonej w daleką linię styku nieba z wodą, narodziła się jej tęsknota za bezkresem. Horyzont. Taki zapewne tytuł przyjmie najnowsza seria jej obrazów. A są one wielorakie, choć konstans stanowią w nich operowanie białą kreską na czarnym tle i konsekwentnie geometryczny ład kompozycyjny. Jest w tych wszystkich nowych obrazach ta sama, co w pracach z jej wczesnej młodości, jeszcze z czasów studiów, zagadkowość niedopowiedzeń. Tym razem jest to tajemnica magicznego światła w czarnej przestrzeni, nocy, otchłani, kosmosu. Ta niewiadoma ma wyjątkową siłę przyciągania, zastanawia i niepokoi. Malarstwo artystki, jak każda sztuka abstrakcyjna, której cel stanowi przekaz myśli i emocji, zawiera przesłania niełatwo czytelne, tym bardziej, że zobiektywizowane, uogólnione i uniwersalne. Mimo że Sprynger włączyła się w większym niż do niedawna stopniu w nurt sztuki posługującej się językiem geometrii, nie ma w jej sztuce chłodu kalkulacji i wyliczeń. Jest potrzeba podporządkowania i wieczny niedosyt poszukiwania odpowiedzi na podstawowe pytania egzystencjalne i artystyczne.